Gliwicka palmiarnia przeżywa w ostatnich tygodniach prawdziwe oblężenie. W sierpniu kompleks odwiedziło 4 razy więcej zwiedzających niż w tym samym okresie w latach ubiegłych. Spodziewaliśmy się, że będzie dużo więcej odwiedzających niż miało to miejsce w poprzednich latach. Natomiast ten wynik nawet dla nas był zaskoczeniem, że będzie aż tylu zwiedzających. Tegoroczny wynik oglądalności to absolutny rekord. Nowoczesne akwaria ściągnęły do obiektu widzów ciekawych podwodnego świata. Wszyscy, którzy tutaj wchodzą, najwięcej czasu spędzają przy tym największym akwarium, przy którym jesteśmy, przy Amazonii. Natomiast też bardzo podoba się biotop Tanganiki. Oprócz egzotycznych ryb, w palmiarni zobaczymy też nową instalację eksponującą życie nietypowych afrykańskich mrówek. Są to mrówki liściarki parasolowate. Są to bardzo ciekawe mrówki, które ścinają kawałki liści i przenoszą je, stąd pochodzi też ich nazwa, parasolowate, i przenoszą je do miasta, gdzie tymi liśćmi odżywiają grzybnie grzyba. Palmiarni liczą, że wysoka frekwencja utrzyma się także jesienią, gdy minie pierwszy zachwyt nowo powstałą atrakcją.